Kowalski wrzucił na mnie film, więc odpowiadam. Jeśli tak bardzo naciskałeś, abym przeprosił w sprawie Leksia, co zresztą zrobiłem wielokrotnie, ale dalej stosujesz narrację, jakbym tego nie zrobił. Chłopie, ty Leksia nie przeprosiłeś do tej pory. Przeprosił? Nie, no gdzie? Nic tam nie napisał. Nie wydaje mi się, że konop jest osobą, która by mogłaby się czysto przyznać do błędu, to gdzieś przepraszam, zjebałem. Czy nie było żadnej prywatnej wiadomości? Myślałem, że może zrobił to po psiakobusie, więc dzisiaj napisałem do Leksia. Tak, nagrałeś pierwszy film na Leksia, zjebałeś, to zamiast od razu przeprosić, to nagrałeś drugi, w którym próbowałeś tam kombinować, że on do jakiejś 13-latki wysłał emotikonkę oczu i tak dalej. I później przeprosiłeś swoich widzów, ale zastanówmy się. Kogo ty powinieneś przeprosić? Swoich widzów czy Leksia? Kto stracił na tej dramie najwięcej? Twoi widzowie to sobie obejrzeli film, wyciągnęli jakieś wnioski, mieli dobrą rozrywkę i tak dalej. A Leksiowi spierdoliłeś życie. Zniszczyłeś mu życie. On już nie może być w Teamie X. Nie może już nagrywać kontentu Family Friendly. To jego powinieneś przeprosić. W wiadomości prywatnej na przykład. Albo się z nim spotkaj. Ale wy się spotkacie. W sądzie. Konop składa, że posiadam 12-minutowe nagranie, gdzie te osoby, które oskarżyły Leksia, jest nawet matka tej dziewczyny, ta dziewczyna i tak dalej, tu jest wszystko zacenzurowane, zeznają, że w ogóle Leksia szantażowali, że jeśli nie wyślę im pieniędzy, to oni wtedy się zgłoszą do kanału w komentarii. I ty takim dzieciakom, które chciały sobie zarobić, które najpierw wysłały nudesy do Leksia, później on wysłał, dałeś im się po prostu podpuścić. Podsumowując, ty przeprosiłeś, ale swoją widownię, nie Leksia. I co najważniejsze, ty nie przeprosiłeś od razu, kiedy się zorientowałeś, że tam nieumyślnie podałeś fałszywe informacje, tylko ty to zrobiłeś dopiero kiedy ja nagrałem film, Rewo nagrał film, Gimper nagrał film i widzowie zaczęli cię odsubskrybowywać. To wtedy się wycofałeś ze swojej dopiero wtedy narracji, bo jeszcze pamiętam twój drugi film, to tam nie padło żadne słowo przepraszam. A ja ci pokażę, co tam padło. Przenoszenie winy na dziewuchę. Dziewczyna z poprzedniego odcinka dużo namieszała. Idąc od swoich znajomych do mnie, aż do Wardęgi. Ten wątek przeprosi. Ja w ostatnich dniach też spierdoliłem. Zjebałem na konferencji Fame MMA. Od razu po konferencji podszedłem do Ferrariego, przeprosiłem go, ale sprawdziłem w domu, co się działo na tej konferencji. Uważam, że moje przeprosiny były niewystarczające. Więc przeprosiłem go ponownie na live, publicznie, żeby każdy też to mógł zobaczyć. A ty? Ile to już minęło? Mamy marzec, a to było na początku stycznia. Do tej pory do Leksia nic nie napisałeś, nie przeprosiłeś go. Więc nie pierdol. Naprawdę nie uważasz, że należą mi się przeprosiny za to, że wcisnąłeś mi te wszystkie zarzuty, które sam sformułowałeś i sam wsadziłeś mi w usta? Czy nie uważasz, że przez twoje teksty i fałszywe wnioski mój wizerunek przez twoje filmy się pogarsza? Jeśli tak... Czyli to ja jestem winny, że Konopski ma teraz gorszy wizerunek. Może ty, chłopie, spójrz w lustro. Czy to moja wina, że ty nagrałeś te filmy na Leksie, nie zrobiłeś researchu? Ale okej, mówisz tutaj o pewnych zarzutach. To przejdźmy do tych zarzutów. Mawiasz swoim widzom, że płacę za wyszukiwanie brudów na ciebie, co jest kolejnym kłamstwem. Mój content to newsy, nie komentary. Płacę ludziom za wyszukiwanie newsów do moich odcinków z newsami. Rozumiesz różnicę? Płacę za newsy. Takie było ogłoszenie. Ja wyraźnie powiedziałem, że jednym z obowiązków twojego research teamu jest szukanie newsów, ale obok tego ci ludzie, którym płacisz, stworzyłeś dla nich folder Wardęga i ich zadaniem jest szukanie brudów na mnie. Więc dziwi cię wniosek, który użyłem, że oprócz szukania newsów szukają też brudów na mnie, a ty im za to płacisz? Dziwi cię to, Konopski, mam to rozrysować? Mam nadzieję, że teraz, Konopski, zrozumiesz, co dokładnie miałem na myśli i się z tych słów nie wycofuję. Osoby, którym płaci, nie szanują go do tego stopnia, że same do mnie piszą i relacjonują mi, co tam dokładnie się dzieje. Tu mamy kolejny przykład domniemań i fałszywych informacji od pana Wardęgi. Osoby, które do siebie napisały, nigdy nie dostały ode mnie złotówki, bo nie przeszło okresu. Tylko moje domniemania, powiadasz, tak? To teraz rzucę dowody, że faktycznie pisały do mnie osoby, którym płaciłeś. Tak jak mówisz, że napisały do mnie osoby, które odrzuciłeś. Napisały też do mnie osoby, które... No wiesz,
były zawiedzione, nie, że za tygodniową pracę i szukanie, robienie researchu miały dostawać 20 zł. Ja nie będę oceniał, ale no Pepsi można za to kupić i Lejsy, może maczugi keczupowe. Podoba mi się, że oprócz tych 20 zł tygodniowo podstawy jeszcze są bonusy. Ciekawe ile? 50 groszy? Mnie też zastanawia, czemu to przez PayPal musi iść. Czemu nie normalnym przelewem? Kto wie, ten wie. Jakiś researcher zastanawiał, na co wydać te pieniądze. Ach, gdybym ja miała dla siebie 30 zł, no 30 zł. Kupiłabym sobie klapki po 10 zł u Rusku. Kupiłabym sobie 3 pary majtek. To jest 3 pary, to jest 5 zł teraz. No i pół litra bym sobie kupiła na sobotę. I bym sobie posiedziała przy drinku, ładnie. Zostali wyrzuceni z Discorda, to polecieli do ciebie z informacjami, do których każdy na tym Discordzie miał dostęp. I nie, to nie były żadne tajne teżki i nikt z mojej strony nie dostał żadnych instrukcji, żeby cokolwiek na ciebie szukać i dostawać za to pieniądze. To są po prostu twoje fałszywe domniemania. Z twojej strony nie dostał żadnych instrukcji, żeby szukać na mnie brudów? To dlaczego mi założyłeś kanał, gdzie mają szukać na mnie brudów? I tam wklejają brudy na mnie. O chuj tu chodzi? Tutaj podoba, jak Konopski mówi, że każdy na tym Discordzie miał do tego dostęp i tak sugeruje, że to było publiczne, że to nie były żadne takie tajne zbieranie teczek na Wardęgę. Ale chodzi tutaj o to, że on dla research teamu stworzył nowy Discord, więc to było dla tej elitarnej grupy jego współpracowników. Staje to być zabawne, jak podobna sytuacja przytrafia się tobie, co? Wracając do rzeczy, bo my przecież nie szukamy powodów, dlaczego Monika zaczęła z tobą być. Czy z powodu popularności, czy z powodu pięknego wnętrza. Ciężko stwierdzić. Podobne rzeczy widziałem też na wykopie, więc po prostu może wytłumaczę, żeby każdy też miał jasność. Ja Monikę poznałem, jak miałem 3 filmy chyba na moim kanale YouTube. Ona do mnie napisała po filmie, to jest ciekawa historia miłosna, po filmie Super Toaleta. Po prostu zobaczyła, że śmieszny gość i napisała. Ja wtedy zarabiałem za AdSense 150 zł miesięcznie i tak wszystko wydawałem na kostiumy. Więc nie uważam, że jest ze mną dla pieniędzy w żadnym stopniu. I też teraz na przykład dobrze zarabia i to ona w sumie robi zakupy do domu, więc bardziej można powiedzieć, że to ja ją, jeśli chodzi o że to ja ją wykorzystuję finansowo. Poleciała na popularność. Ze mnie wtedy bardziej ludzie szydzili, niż uważali, że mogę stać się popularny. To był, nie wiem, 2011 albo 2012 rok. Przejdźmy jednak do tych najmocniejszych zarzutów z tego filmu, czyli że Carpa Tree, że można ich nazwać skanem. Sprawdźmy to. Jakie tam są dowody? Zastanawiam się trochę bardziej tej sprawie i powiedz mi, Sylwester, dlaczego próbujesz trochę zwęzić definicję skamu? Przedstawiasz definicję skamu, w której sprowadzasz się tylko do 3 przypadków. Kiedy firma w błąd, wykorzystując do tego pozycję marki influencerów, jest według ciebie ok? Czy gdybyś ty kupił produkt z zapewnieniem, że dojdzie do ciebie w ciągu kilku dni, to czy nie czułbyś się oszukany, gdyby firma dostarczyła ci produkt po kilku miesiącach zwlekania? Myślę, że Konopski wkleja opinię sprzed 2 lat albo sprzed roku. Myślę, że 2 lata temu, rok temu była pandemia. Sporo firm było zamkniętych, był tak zwany lockdown. Więc jeżeli oni szyją w Polsce, to logiczne, że im szwalnie pozamykali. Jeśli ktoś zbyt długo czeka na swoją przesyłkę, jeżeli firma łamie regulamin, to jest firma polska. Można poprosić o zwrot. To nie jest firma, że ucieka nagle i zwija interes. Ta firma istnieje kilka lat. Uważam, że nie można Carpa Tree nazwać skamem. Sprawdźmy opinię o Nike. Również mamy, że paczka gdzieś zaginęła, że tutaj dramatyczny poziom obsługi, jest pełno negatywnych recenzji. Z przewagą tych najgorszych. Czy teraz można nazwać Nike skamem? No chyba nie. Chciałem ci przejrzeć wszystkie opinie, nie tylko te najgorsze z okresu pandemii, ale wszystkie. I zobacz, mamy tutaj ocenę 4.0 na 5, jeśli chodzi o Carpa Tree. Są te dobre, są też te gorsze. To normalne. Żeby była jasność, bo się porobiło dużo takiej kontrowersji, nie? My z nimi ostatni raz współpracowaliśmy jakieś 8 miesięcy temu, ale planujemy wznowić współpracę na kanale Moniki. I ja postanowiłem, że się do nich przejadę i
nagram z nimi materiał. Jestem ciekawy, co mi powiedzą, że dlaczego rok temu i dwa lata temu były takie opóźnienia, że tak dużo było tych negatywnych komentarzy. Mam nadzieję, że mi to wyjaśnią i będziemy wszyscy mieli jasność. Była jasność. Konopski, jeśli chcesz nagrywać filmy na Monikę, to na nią nagrywaj. Pamiętaj o jednym, bo często się pojawia zarzut, o, ale Wardenka, ty nagrywałeś na Wersow. Ale ja nie nagrywałem na Wersow, bo mi na Friza zabrakło argumentów. Ja z Wersow po prostu miałem dramę. A mam wrażenie, że Monika teraz jest atakowana dlatego, że to ja mam dramę. I dlatego na nią są wyciągane jakieś rzeczy. Bo okej, rozumiem tutaj ten zarzut o Carpatry, bo tam gdzieś jestem menadżerem, odpisuję na maile. Ale te inne rzeczy, w sensie, że źle ćwiczy, a to się już robi dla mnie bardzo dziwne. Mam wrażenie, że po prostu dziewczynie się dostaje, bo jest moją dziewczyną. I tutaj jest na przykład materiał nie Konopskiego, ale no doradcy Konopskiego, Karionera. Byłem na Instagrama Kołakowskie i nie uwierzysz, patrz, kurde, ile lajków powstaje, masakry ty. Zobacz, patrz, tutaj patrz ile, tutaj, kurwa, tyle zdjęć narzucała, tutaj, nie wiem, co na jakiejś wystawie, tu na jakichś zawodach była, czy co, tutaj gdzieś, kurwa, macie tyle zdjęć na tym Instagramie, ma. Rozumiem, że ja nie jestem lubiany przez tych dwóch twórców, ale porównywanie mojej dziewczyny do garbusa, bo się zgarbiła przy kilku ćwiczeniach na YouTubie, no nie wiem, to już niech widzowie sobie. Wklejasz artykuł, że klienci oskarżają, ale to jest artykuł po pierwsze z 4 czerwca. Czy wtedy nie było lockdownów akurat wcześniej, że cała branża była zamrożona? I wtedy było dopiero odmrażanie gospodarki. A po drugie, o jakie chodzi sklepy? Aloha From Deer to jest inna marka, czy Mr. Google? A my współpracujemy z Carpatry. Tak, to są marki tego udziałowca, Jakuba Chmielniaka. I mamy tutaj Carpatry. I on ma też inne marki. I być może w tych innych markach coś tam jest nie tak. Ja nie wiem, kurwa, bo ich nie prześwietlam. Wiecie, dlaczego ich nie prześwietlam? Bo ja współpracuję z Carpatry, więc ja sprawdzam Carpatry. Monika lubi Carpatry, sprawdziła jakość, podoba jej się, dobrze na niej leżą, dobrze jej się w nich ćwiczy. Ale czy w ubraniach Aloha From Deer, czy Mr. Google, innych marek się dobrze ćwiczy, nie wiemy, nie interesuje nas to, bo z tymi firmami nie współpracujemy. Na przykład mamy artykuł w końcu o Carpatry sprzed 4 lat. NFT, o których było niedawno tak całkiem głośno, nie wzbudza twojej czujności? Przecież o jego miśkach NFT promowanych m.in. przez Magdę Gester czy Gonciarza było tak głośno, że pojawiło się sporo materiału. Tak, NFT wzbudza moją czujność, dlatego mimo, że miałem sporo propozycji na temat NFT, to z nich nie skorzystałem. Przypominam, Monika reklamuje leginsy na dupsko. A nie NFT. To, że gość ma firmę inną, która się zajmuje NFT i tam współudziałowcem jest na przykład Stew, ja tego nie reklamuję, Konopski. Na przykład Elon też wrzucał posty o NFT, nawet chciał sprzedawać swoją piosenkę jako NFT. Finalnie się chyba z tego wycofał. Problem z NFT polega na tym, że to stoi na Ethereum, a to podobno jest szkodliwe dla środowiska. Elon na przykład wprost mówi o tym, że dalej ma Ethereum w swoim portfelu. Tak, uważasz, że powinienem się poważnie zastanowić, czy ja chcę współpracować z Carpatry, z leginsami na dupę, bo uwaga, Chmielniak ma inną spółkę, która zajmuje się NFT. Więc analogicznie, z racji tego, że Elon Musk też promuje Ethereum, też mówił o NFT, to znaczy, że ja już nie mogę nigdy sobie kupić Tesli, że ja już nie mogę wspierać SpaceXu. Jaki to jest trochę debilny argument? Ja nie mam nic wspólnego z NFT. Ja nawet się nie znam na kryptowalutach. Ja nie jestem znak. Konopski, nawet jak robili wtedy tą dziwną promocję z Marty Renty, bo to właśnie była ta firma Fanadice, gdzie tam jest Stew, udziałowcem i właśnie ten chłop od Carpatry, to kurwa ich skrytykowałem. Rozumiesz? Obejrzyj sobie ten materiał.
Konopski kilka dni temu również twierdził, że argument o NFT jest durny i zarzekał się, że nie zamierza kompletnie czegoś takiego używać. Nie chodzi o żadne NFT, czyli szczelnie środowiska, bo to jest w ogóle z dupy punkty, totalna bzdura. Co prawda takie punkty były wypisane na tym Discordzie, ale to nie było przeze mnie, tylko przez jednego z moich researcherów. I to w ogóle czegoś takiego bym nie użył, nie? To tak, chciałem tam wpaść, bo dużo ludzi chętnie zobaczyłoby naszą pierwszą konfrontację face-to-face. Żeby będzie nasza konfrontacja na Cage'u. Żeby nie było tak jak z tą pierwszą konferencją taką, gdzie się przedstawiali, że nagle się okazało, że ja jednak nie mogę prowadzić. Powiedziałeś, że pogadać ze mną to możesz, ale bez kamer. Gdy byłem zdrowy, to wyzwania do walki nie przyjąłeś, bohaterze. Szkoda, że to wyzwanie do walki rzuciłeś mi 2 tygodnie przed galą, kiedy byłeś w treningu, a ja w tym treningu nie byłem, bohaterze. Jestem cierpliwy, poczekam, aż wyzdrowiejesz. Szkoda, że walkę proponujesz mi teraz, jak jesteś w treningach, a ja mam problemy z chodzeniem jeszcze. Konopski, mam pewien pomysł. Bo na przykład, wiesz, ja jestem niski i jak Tyrion Lannister miał walczyć z wyższym, to mógł wystawić czempiona. I czy ja mogę wystawić czempiona? Bo ja jednego mam. To jak Konop zawalczy z moim czempionem?